Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Ponad 2000 kilometrów dzieli Polskę od Irlandii. Nie oznacza to jednak, że aby zobaczyć i poczuć irlandzką kulturę i tradycję, trzeba ten dystans pokonać. O to, aby kilometry nie były granicą, zadbała Staropolska Szkoła Wyższa, Wydział Zamiejscowy w Myślenicach, która zorganizowała Dzień Świętego Patryka, czyli irlandzkie święto narodowe w polskim wykonaniu. To jednak nie przypadek, że polska uczelnia uczciła patrona Zielonej Wyspy. Od 5 lat mamy w Dublinie Wydział Zamiejscowy i tam kształcimy Polaków, którzy z różnych powodów i przyczyn mieszkają aktualnie w Irlandii. Bardzo się dobrze czują i my się też tam bardzo dobrze czujemy. Mamy związek z różnymi polskimi organizacjami w Irlandii, ale nie tylko z polskimi, również z irlandzkimi, ze szkołami polskimi, które już te najmłodsze pokolenie tam uczęszcza. No i bardzo dobrą mamy też współpracę z ambasadorem Irlandii w Polsce i chcemy dać wyraz naszej sympatii do tego kraju, zresztą bardzo pięknego kraju. I stąd nie tylko dzisiaj, ale tu dzisiaj szczególnie w Myślenicach, w Wydziale Myślenickim akcentujemy, obchodzimy Dzień Świętego Patryka, Dzień Święta Narodowego Irlandii. Radosna oprawa irlandzkiego święta. Tak w wielkim skrócie można by opisać to sobotnie przedpołudnie. Niezwykle widowiskowy był rozpoczynający obchody Dnia Świętego Patryka zielony korowód, który przemierzył kolejno korytarze i sale myślenickiej uczelni. Oczywiście na jego czele szedł sam święty, a za nim dzieci sprowadzonej przez Staropolską Szkołę Wyższą Akademii Malucha, władze uczelni oraz studenci. W oczach mienił się kolor zielony, w uszach dźwięczała irlandzka muzyka, ale nie tylko, ponieważ tego dnia swoją inaugurację miał chór składający się ze studentów Staropolskiej Szkoły Wyższej. Atrakcji było co niemiara. Święty Patryk zadbał o to, aby w trakcie jego dnia nie nudzili się ci najmłodsi i ci nieco starsi goście. To właśnie tego typu wydarzenia pokazują, jak ważna jest międzynarodowa integracja i pamięć o naszych rodakach za granicą. Polacy i Irlandczycy mają tak emocjonalnie i osobowościowo, to są bardzo bliscy. I tak jak powiedziałem, bardzo się dobrze tam czujemy, ale chcemy również żeby nasi rodacy, którzy tam mieszkają, wracali do Polski. Realizujemy przy udziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych taki projekt Drogowskaz Polska i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej Polaków wróciło tutaj do macierzy, wróciło tutaj do kraju, do Polski. Wiedza, praktyka, umiejętności to trzy filary Staropolskiej Szkoły Wyższej, która nieustannie nastawiona jest na jakościowe kształcenie. Przede wszystkim jesteśmy uczelnią otwartą na świat. Uczelnią otwartą na studentów, na dzieci, na osoby dorosłe, na kontakty ze szkołami, z młodzieżą. Jesteśmy zaangażowani w całą społeczność i bardzo się cieszymy, że społeczność myślenicka ma do nas ogromne zaufanie i możemy uczestniczyć wraz z nimi w bardzo wielu różnych imprezach. I tak, prowadzimy Akademię Przedszkolaka, organizujemy wykłady dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oprócz tego organizowaliśmy ostatnio, w pierwszy dzień wiosny, dla młodzieży z liceum organizowaliśmy Global Job Meeting, a więc taką imprezę, gdzie młodzież mogła poznać kompetencje niezbędne na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Nasze plany są bardzo duże, jak Państwo z pewnością wiecie, nasza uczelnia kształci na kierunku pedagogika, na kierunku ekonomia, na kierunku bezpieczeństwo i również na kierunku, który jest najmłodszym naszym kierunkiem, na kierunku pielęgniarstwo. Bardzo chcemy rozwinąć pielęgniarstwo, bo wiemy, jakie są potrzeby w kraju przede wszystkim, ale i za granicą. Kształcimy na potrzeby środowiska, bo to jest nasz główny cel i jesteśmy otwarci na potrzeby środowiska. Organizujemy konferencje dla nauczycieli, organizujemy narady, prowadzimy wykłady w szkołach, prowadzimy również lekcje wychowawcze na różnego rodzaju tematy. Jesteśmy otwarci na każdy rodzaj współpracy, a nasi studenci są naprawdę wspaniali. Aktywnie uczestniczą we
wszystkich formach działalności uczelni. Również w ramach zajęć praktycznych studenci wyjeżdżają do różnego rodzaju placówek. Mają zajęcia typu ćwiczenia, na przykład w ośrodkach resocjalizacyjnych, w przedszkolach. W związku z tym, że studiują różne specjalności, staramy się, aby każdy zawód mogli poznać blisko i aby tam właśnie mogli kształtować swoje umiejętności, kompetencje, a w zdobywaniu wiedzy pomożemy im jak najbardziej. Staropolska Wyższa Szkoła w Myślenicach. Studiuj lokalnie, wykorzystuj to globalnie.